Obraz tygodnia, czyli co i dlaczego warto mieć w domu. Dzisiaj mam dla Was fascynujący obraz o wymiarach 70 na 100 cm. Został namalowany temperą. Ho, ho, jakże niestandardowo. Żaden olej, żaden akryl. Szlachetna tempera, królowa średniowiecznego rynku sztuki, choć znana już w starożytności. Chemiczna esencja narodzin Wenus Botticelliego. Także ten, tempera na papierze. Cóż nasza tempera przedstawia? Od strony formalnej widzimy kobietę ubraną w dwuczęściowy kostium kąpielowy oraz cienkie rajstopy, leżącą w pozycji rozluźnionej, wskazującej na brak kontaktu z rzeczywistością. Możemy się oczywiście zastanawiać, czy śpi, czy straciła przytomność, czy może nie żyje. Tego nie wiemy. Natomiast możemy mieć prawie pewność, że jest to ofiara jednej z wakacyjnych list pod tytułem 50 rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Do rozstrzygnięcia odbiorcy pozostaje problem, który punkt z tej listy doprowadził kobietę do takiego stanu. Może naucz się magicznej sztuczki? Może wpatruj się w liść przez 30 minut? A może wyjdź z rutyny? Jeżeli kobieta śpi, to może być po prostu zmęczona. Punkty typu nadrób zaległości serialowe, posprzątaj pokój, śpiewaj na całe gardło, czy cały dzień żyj świadomie, mogą być bardzo wyczerpujące. Jeżeli kobieta straciła przytomność, może być to skutkiem realizowania innych punktów z wakacyjnej listy rzeczy do zrobienia. Najedz się owoców prosto z drzewa, zrób własny cydr, chodź cały dzień w stroju kąpielowym, widzicie związek z obrazem, prawda? Czy zrób coś, czego się boisz, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli mamy do czynienia z ostatecznością, jeżeli ta kobieta już więcej nie wypunktuje ciekawych rzeczy do zrobienia, może to oznaczać jedno – realizowała najniebezpieczniejsze zadania z listy. Adoptuj wilka, obejrzyj wschód słońca lub zjedz arbuza. Pamiętajcie, listy rzeczy do zrobienia mogą być niebezpieczne. Jeśli macie zły zwyczaj robić takowe, lepiej kupcie obraz wakacje i powieście go w widocznym miejscu. Niech będzie przestrogą przed organizacją i zachętą do życia na spontanie. Szczegóły, subskrypcja i wielka sztuka na stronie obraztygodnia.pl.